Dzień dobry, cześć i cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, a dzisiaj z nami jest Joszelka. Hejka! I gramy w Brick Ricks na zupełnie nowej mapie. Dokładnie. Mapie, która nazywa się Brückenburg. Ale fajna, bardzo fajna, muszę ci powiedzieć, Joszelka, wiesz? No jest, bardzo zbudowana. Właśnie twórca pisał, że to jest taka jakby mapka bardziej europejska, w stylu europejskim, takie miasto europejskie, tak. Można powiedzieć. A za górami więc, skandynawskie. Także tutaj będziemy dzisiaj robili tak jakby kurierzy kontra policja, ale to za chwilę wam wyjaśnimy, jak to wygląda, ale przede wszystkim najpierw zobaczmy sobie to miasto, tak. Bo po nim będziemy się poruszać i po nim będziemy ukrywać paczkomat, który będziemy musieli znaleźć. No, będzie więc zobaczmy, jak to miasto. No może być ciężko, bo to jest naprawdę dużo zakamarków. Duże miasto. Tam na dole, tu jeszcze można gdzieś zjechać, tu jakiś mościk się pokazuje, widzę, jakieś takie troszkę większe budynki. Oj, coś mi się wydaje, że będziemy musieli zamówić ciepło zimno. Tak, chyba tak, w momencie trzeba będzie tak robić, bo miasto naprawdę jest dość spore, dużo zakamarków, ale myślę, że w miarę szybko znajdziemy, zobaczymy. Ogólnie autostrada, ogólnie tam za górami prowadzi jeszcze. I po drugiej stronie jest taka jakby wioska. Skandynawska. No. A jeszcze obok tej wioski to jest takie dziura. No, to się tak mówi zwykle. Tak, no. No, dokładnie. Taka mieścina totalna. Dwa domki i w sumie studnia. Myślałam, że mówisz o tym spadzie tam za wioską. A to nie, to faktycznie. To autostrady ogólnie są niedokończone, bo to jest chyba granica państwa tak, po prostu. Tak, chyba tak. Nie wiem, co a tam dalej, później nie wiem, co tam dalej leci. Chyba do wody po prostu, wiesz. I po drugiej stronie też tak jest faktycznie. Bo są dwa odcinki, nie? Dwie strony jakby. Po prostu i po brak dostępu do wody im zrobili. No, tak. Ale pasy namalowali trochę do przodu tak, bardziej, dokładnie. Więc... No. Dobra. No to co? No to słuchajcie, to zasady może w skrócie. Tak. O co chodzi? Coś takiego robiliśmy chyba jakieś kilka długich miesięcy temu albo w tamtym roku. No. Coś zbliżonego bym powiedział. Dokładnie. Powiedzieć coś podobnego, ale troszkę inaczej. Mianowicie mamy furgonetkę InPostu, mamy oczywiście radiowóz policyjny. Policja musi zatrzymać InPost, próbować mu przeszkadzać, a InPost musi znaleźć paczkomat Orlenu. No tak, skrytkę. W jednym konkretnym celu, żeby pozbyć się tego paczkomatu konkurencji. Ponieważ tak. Ten samochód jest wyposażony w specjalny przycisk z ładunkiem bum bum. Dokładnie. Tak, także nie będę teraz pokazywał, bo jak eksploduje, to wywali naprawdę pół miasta pewnie. No, będzie sporo roboty. Jest mocny. My ogólnie przygotowani, ogólnie Joszelka, masz bardzo ładny wyraz twarzy. A, dziękuję, ty również. Hejo! Mamy tu przygotowane w razie czego spluwy. Pokażę ci coś. O, pokaż, czekaj. O, co tam w środku? Tam w środku coś jest faktycznie. To jest kapsułka. To jest kapsułka? Joszelka, tak. Faktycznie. Z kawą, żeby się rano obudzić. Ej, faktycznie, czekaj. Ej, jak wkładam to do... Ja ją widzę głębiej. Joszelka, nie. Joszelka, zlizujesz tą kapsułkę, weź. Kawa. Weź, przestań. No. Kawa. To jest ogólnie taka wyrzutnia, wiecie, taka... taka Star Wars bardziej. Okej. Okay. Ale spoko. Ale że taka... Wow! Ajajaj! Weź bur, wybuchnie szybko! Napraw te auta! Ajajaj! Ale by było! Sądziłam, że to takie mocne. Ogólnie tak, skoro Joszelka teraz szuka... A, że ja, no tak. To już siadłeś do paczkomatu. Dobra, to czekaj, to czekaj. To ja się w takim... Najpierw ja muszę schować paczkomat. Dobra, to ja ci tylko powiem ciekawostkę. Ogólnie to InPost ma, że tak powiem, zarezerwowane paczkomaty tylko dla siebie. Nazwy. A, okej. Okay. Też tak słyszałem coś tam, ale myślę, że to nie jest większy problem. No tutaj do nas nie. Dobra. Tu postawię nam to. Nam to, dobra. Nam tam to. Już. Okej, okay, i to w prawo Joszelka, czy w lewo szukaj. Mogę jechać? W prawo czy... nie wiem, czy tu się jedzie. W lewo, w lewo, tam nie pojedziesz. Tam no jest właśnie dlatego pytam. Tam są... Dobra. Nieważne. No, trochę wywrotne to jest. No, nieważne. Więc ciekaw jestem, ile razy Joszelka się w ogóle wywali. Lepiej nie zgaduj. Dobra, ciśniemy. W ogóle to jest policyjne kombi. Czekaj, policyjne kombiacze. Tutaj się nie da skręcać. Stań, zatrzymać się, policja! Na razie nie strzelam, bo widzę, że są problemy w ogóle z podróżowaniem tak, w ogóle. Tak, są problemy z podróżowaniem. Możesz mnie popchnąć, dokładnie. Mówisz? Dobra, próbuję cię zepchnąć. Zepchnę cię! Nie, raczej ja ciebie mogę. Patrz teraz! Puf! O kurczę. No i co robił jaki mi twardziel? No gdzie te... No i patrz, co mi wypadło? No wszystko ci... Ej, co jest grane?
wszystko mi wypadło. Ten radiowód jest strasznie słaby. Oj, oj, oj. Czy ty nie masz niezniszczalności włączonej oszelka jakiejś mam, czasami? Nie mam, mam się chyba rozpada. Chyba jakieś problemy z synchronizacją są w briku. Ja tam widzę, że mam rozwalone autko. To ty mówisz, no tam ze środka coś ci powypadało. Tak, dokładnie. A twoje autko to tak trochę... O, dobra. Faktycznie ci wypada, tylko ty masz naprawdę bardzo mocny samochód. Dobra, jadę na poszukiwania, gdzie ty tego... Szukaj, oszelka, szukaj, ja ci nie będę ułatwiał. Paczko punkt, gdzie jest paczko punkt? I ogólnie ten radiowóz strasznie powoli mi jedzie. Ci jedzie? Muszę mu dać ostatni bieg, żeby trochę szybciej przyspieszyć. No co ty robisz? Tak jest! Zostaw mi silnik, zaraz wypadnie. O, chyba wypadłeś. Wypadłeś chyba, widzę. Chyba prawdopodobnie może być o, tak. Coś mi wypada totalnie cały czas. Nie wiem, co to tam... To są takie silniczki właśnie, to jest ten element do wybuchu. No to ja nie wybuchnę później. Ale spokojnie. Ja cię kręcę. O, zakręt! A! Miałem szansę! A la la la! Ty! No dobra. Przesuń się. Pięknie. Przesuń się. Dobra, jedziemy. Stano. Policja. No i oszelka, ale ty się przewracasz strasznie. Strasznie się przewracasz normalnie. No, ale to co? Ej, co jest? Nie mogę jechać znowu, no bez nie jaj. Nie umiem znaleźć tego. Te radiowozy są strasznie słabiutkie jakieś. Gdzie to postawiłeś, kurde? Ej, ja mam poczekaj, dobra, biorę w takim czasie do strzelania już. Na razie ten mały. Nie trafisz mnie. No ty! Ja tu się przewracam, a ty do mnie strzelasz. Sama się przewróciłaś. No mówię przecież. Sama się przewracam. Dobra, biorę karabin. Jadę zobaczyć. O, tu slowdown. Fuch. O, zjechaliśmy do dolnej części. Nie widzę. To gdzie ty to postawiłeś? Czekaj, dawaj. Dawaj, jedź. Mogę to tworzyć? O, nie. Nie wiem, co to chyba jednak... Chyba nie możesz to tworzyć. Chyba jednak nie mogę takich rzeczy robić. Gdzie to jest? Na pewno znajdziesz, nie przejmuj się. Nie znajdę, raczej nie. Ogólnie 5 minut chyba za chwilę ci minie, czy jakoś tak, nie wiem, nie liczyłem czasu w ogóle. A jak mam to znaleźć na takim dużym mieście? No bo jest duży, no to ja ci poradzę. To ci jest duży? W ogóle nie wiem, jak mówić ciepłe, zimne, mam jak cię. Mam... Mam cię! Nie... nie wiem, czy mówić... Co? Mam cię! Znalazła! Okej. Okay. Właściwie też sam się zgubiłem, bo nie wiedziałem, gdzie to jest, nie? Okej, udało się, oszelka znalazła, ale nie wiem, czy akurat w regulaminowych 5 minutach. Zdążyłam. Słuchajcie, zdążyłam. Wracamy tak myślę na początek. Gdzie był początek? O. Zgubiłam początek. A, tu był początek, dobrze. Ja szybciutko tylko wezmę, czekaj, czy to jest... To jest furgonetka, dobra. Tak, dokładnie, bo ja furgonetki nie mogę ruszać, tak samo paczko punktu nie mogę ruszać. A, no bo go już nie ma. No, zdezintegrował się troszeczkę, tego bym ci powiedział. Ma. Jego już po prostu totalnie nie ma, tak. Dobra. Masz, trzymaj, weź go mi gdzieś schowaj. Mhm, dobra, to chowam. Idę schować go, zaraz zobaczysz. Dobra, schowaj mi gdzieś tak, żebym nie znalazł. Znaczy nie tak, żebym znalazł oczywiście, aha. Tak jakoś łatwiej, tak ja ci zrobiłem, żeby... Dokładnie, dobrze. Żeby w miarę prosto, bo to jest naprawdę duża mapa, więc naprawdę nie jest tak prosto. Dobra, no to jak chcesz go znaleźć, to go znajdziesz... O, tu go... Nie, bo jak ci go tu schowam, to go nie znajdziesz. Tu go nie znajdziesz, totalnie. Znaczy znajdziesz, ale nie znajdziesz. Tu będzie. Tu będzie dobrze. Ja cię A nie kręcę. W tą stronę. Dobrze, tam proszę tak byś go nie znalazł w ogóle. No, domyślam się. A teraz znowu nie znajdziesz. Postawiłam. No to dawaj, teleportuj się do policji. Już idę tutaj, tu już jestem. Totalnie zapomniałam, gdzie on jest. To czyli już jest postawiony, tak? Tak, już jest. Dobra, jadę w takim bądź razie szukać... tego paczkomatu, czy tam jak ktoś to nazywa. O kurczę. Mówiłam. Paczko punktu. Nie, co mi robisz? Weź przestań. O, czekaj, odwróć mnie. Nie, jednak nie. Muszę się dobra, rozpisać. Cisnę. Cisnę i muszę znaleźć i rozwalić konkurencję. Widzę, że lubisz te zakręty. Trochę cię bardzo cicho słychać, muszę widzę, ci powiedzieć. Widzę, że lubisz wiesz, te zakręty. Lubisz te zakręty. Lubisz. Lubisz te zakręty. Lubię. No bez jaj, no co jest z tym autem? Jak no, ono dziwnie ten. No mówiłam, że to ten. Strasznie ciężko się nim jedzie. Ciężko. Dobra, jeszcze raz. Jadę w takim razie. Kurczę, co chwilę mnie wywala. No a myślisz, że jak ja? Musiałam sobie poradzić. No, co sobie poradzić? Czekaj, ja pojadę. Musiałam sobie poradzić. Tu nic nie ma. Gdzie ta policja mi tu ciśnie na plecach. Gdzie na plecach? Nie ma niczego na plecach. O. Nie! Oj. Co ty tam robisz? Dobrze, że nie wybuchłem.
Ale mnie rozwaliło naprawdę w drobny mak, dosłownie. Ja cię kręcę. Dobra, czekaj, tutaj pojadę może tędy. Po co mi te... Wszystko przez te wybuchy. Ja mu policja mi siedzi na samym ogonie. No bo jakoś po prostu cię pilnuje. Od góry lepiej więcej widać, patrz. Tak, totalnie. Wow! Masakra. Fajnie. Dobra, jadę dalej. Fajnie. Czekaj, tu gdzie... Nie, no Bezje, niemożliwe, po prostu czemu to się tak wywraca? Ja też sobie musiałam radzić. Come on. Musiałam sobie też radzić. Jedź. Dobra, tu mamy chyba uniwersytet. Mamy. No, gdzie mi tu... Przyspieszam cię! Ja nie mogę, dobra. Znaczy bardziej ułatwiam ci po prostu, no. To musisz? Ułatwiam ci. Tak, oczywiście, zdecydowanie, na pewno. Czekaj, tam coś widzę. Co widzisz? Bo z bliska jest... zauważyłem! Co? Tylko muszę teraz tam jakoś... Jak mam tam dojechać? Gdzie ty chcesz? Gdzie? Nie, za... Teraz nie dojedziesz. Dam radę. Jeżoka totalnie w ogóle nie strzela. A po co mi szczelby? No przesuń się, ja tu jadę z tym. O, czekaj. Tutaj tu nie przejadę. Tam nie ma przejazdu, tak? Dobra, już chyba wiem, którędy pojechać. Czekaj, tędy pojadę. I co jest grane? Nie mogę... O, dobra. Cyk. Tędy trzeba zdecydowanie. Chodź tu. Ja już wiem, gdzie mam jechać. Gdzie masz jechać? Zrobię to w regulaminowe 5 minut. Ale ja to też zrobiłam w regulaminowym 5 minut. Licząc jeszcze dodatkowe minuty, w którym objaśniałeś cały tryb. A i tam to się nie liczy. Aha. Czyli jak ja gram, to się nie liczy, a jak ty grasz, to się wszystko liczy. Tak, oczywiście. Tak, chodź tu. Nie. Dobra. Jedź. Co jest? Nie znajdziesz. Jeszcze coś ty... bo ty zrobiłeś RPGa. Nie znajdziesz. Ty łobuzie jeden. Tu jest. Gdzie? Ty! Nie dotknąłeś go. U mnie go nie dotknąłeś. Dobra, to co? Wracamy na początek, zróbmy jeszcze raz może w takim razie. Teraz twoja kolej, Oszelka. Znaczy, moja kolej znowu, czyli znowu będziesz tryhardził, schowasz go tak głęboko, że go nie znajdę. Czekaj, ja muszę chyba tutaj w ogóle... Gdzie ja tu jestem? A, tu jest paczkomat, dobra. Okej, słuchajcie moi drodzy, w takim razie Oszelka teraz będzie musiała szukać paczkomatu, ale tym razem weźmiemy troszkę inny radiowóz, troszeczkę większy sobie wezmę, który może będzie troszkę lepiej przyspieszał. Nie wiem, zobaczymy. Wszystko się okaże. Totalnie się okaże w trakcie, jak będziesz mnie niszczył. A tymczasem ja sobie postawię tutaj paczkomacik. Ja już jadę, chyba... nie ma problemu. Tylko ja chyba źle go faktycznie teraz znowu źle postawiłem. O, już widzisz, dlaczego miałam problem wcześniej z postawieniem go. O, czekaj, tutaj go damy. O. Proszę bardzo. Dobra. O, cyk, pyk. Dobra, na razie. I proszę bardzo, policja ruszyła. Pan policjant w porządku pilnuje. Cyk. No i fajnie, nie mogę jechać, silnik mi wypadł. Dobra, jadę dalej. Nie, albo syreny wypadły, coś mi wypadło ewidentnie. Nie wiem, co ci wypadło, ale nie możesz jechać. Dobra, spokojnie, wszystko pod kontrolą. Ten radiowóz jest troszeczkę po prostu szybszy, troszkę cięższy. Ty, patrz na to. Super. Ty, no co się dzieje? Myśmy się zespawali teraz. Ej, ja umiem... Co jest gra? Nie obrywam. Super. I w ogóle... Dobra, Żelka, pozwolę ci wyjechać z miasta. Pink 300 i ja nie mogę nic zrobić. Co? Okej. O, jesteś? Dobra. Tu jesteś już, proszę tak, bardzo. Jestem już, bo musiałam po prostu przeczekać, aż 300 mi spadnie na 100. Dobrze. Zdarza się. Bywa tak. O, pięknie! Dzięki skok! Co ty robisz? No Joselka, czemu nie skoczyłaś? Bo to była pomyłka. Myślałem, że skoczysz. To była pomyłka. A ty nie zrespie się, co tam? Nie, proszę cię, no. Po co mam? Masakra. Dobra, dawajcie mi te spluwy jakieś. Ale po co ci spluwy? Dopiero nawet minuta nie. No nie i co z tego? Lepiej ale powiedz fajnie mi, tutaj. Lepiej powiedz mi, gdzie go schowałeś. Otwórz te okno. Lepiej powiedz, gdzie go schowałeś. Nie! Aha. O, mam. No nie, no tak szybko. Mam! Myślałam, że skręcisz gdzieś albo coś. No, ale ja patrzyłam. Prawo, lewo, prawo.
A, jejku, jejku. Tak samo jak ty wtedy, czy poprzednio, też tak szybko. Tak szybko ci poszło, dlatego musisz jeszcze raz. Dobra, mówisz jeszcze raz? Dobra. Mówię ci, że jeszcze raz. Tym razem schowam ci go tak, że go totalnie nie znajdziesz. Totalnie, tylko musisz mi go tu zrespić. No tak. Tak, faktycznie. Musisz mi go tu zrespić i później mogę sobie... A bo go nie ma. No nie ma go, nie ma. Zdezintegrował się. Dobra, trzymaj. Dobra. Trzymam, to ja go tylko, idę chować. Tylko jeszcze tam uklikni, żeby go przyspawać do ziemi. Ale po co? Żeby nie wypadł, nie upadł przypadkiem. A jak ci go postawię na dachu, to będziesz go widział? Dobra, to ja go postawię tu. Tylko na pewno tam kliknij te U, żeby tam była pineska przypięta. Bo później jak będzie jakaś kolizja czy coś tego typu, no, to się może okazać, że on się po prostu sam z siebie przewróci albo zdezintegruje. No dobra, no, niech ci będzie. Tylko znowu jest ten sam problem, że on się nie chce postawić tak, żeby było ładnie. No dlatego ja go postawiłem wtedy tak trochę dalej. Trochę dalej? To szkoda, że u mnie się nie da. Od budynku. Szkoda, że u mnie się tak nie da. Dobra, postawię go, to się widzimy. Co? Mówisz, schowałaś już nam schowałam tego? Dobrze. Nam? Chyba tobie. Chyba mi w sensie, tak? No nie, tak. Dobra. Ja w takim razie cisnę, już mam teraz doświadczenie, żeby się nie przewrócić. Tak? Tak, oczywiście, bo to trzeba naprawdę, nie można zbyt szybko pojechać, bo to niestety ma zbyt dużo... Patrz, co się teraz dzieje. Patrz. No nie, nie pojadę nie dalej. Nie pojedziesz, ale coś ci tutaj się rozbroiło. Dobra, go. No jedziesz tam... Cii! A, no, na stanął ci, dobrze, rozumiem. Okej. No niestety mega ciężko się tym steruje. No prawda. Patrz, na dwóch mogę jechać, wziąłeś? Chciałam, To jest moc. Dobra, szukamy w takim razie. Zobaczymy, czy... Jak tu pędzi? W życiu go nie zna... Oj. Nie! Myślałem, że wybuchnę. Okej, ty kabriolet masz kabriolet, okej, rozumiem. Totalnie uszkodzony. Ej, ty możesz normalnie jeździć dalej? Tak, mogę. Dobry. Co jest? Nie ma dzień dobry, ja tu... Wow. O. Mam po prostu przeszklone tutaj. Tak, oczywiście. Poczekaj chwilę, no. Włączyłem turbo. No i oszelka, no. Totalnie mi tutaj rozwaliłaś dach znowu. Weź pozbieraj te swoje auto. Możesz mnie odwrócić? Mogę. Odwróć mnie. Odwróć. Mogę przejechać się nie da. Odwróć. Przesuń się. O kurczę. Poko, luz. Tam chciałeś, rozumiem. Chciałem tam zjechać i... Nie, fotelik mi wypadł. No nie, dobra, czekaj, muszę naprawić szybko. O, dobra, bo FPS-y mega spadły. Dobra, na dole, dobrze. Chodź tu. Tu trzeba pojechać trochę szybciej chyba. Tak? I dobra, znaleźć ten paczkomat. Pomogę ci. O, rozbiła się o ten, jak to się nazywa? O gruzowisko. Ciebie. O ciebie się rozbiłam. Gruzowisko tam było, widziałem. Dobra, czekaj, gdzieś tutaj, może tutaj w lewo, bo tu już nie ma budynków. Super. Poważnie, teraz będę tam spadał? Nie, czekaj, naprawiam, bo kurczę, za dużo elementów jest w tym aucie. W impoście. I ono mega po prostu, kurczę, chce wybuchnąć. Mega, cały czas. Mega bardzo. Oj. No daj spokój, ileż... Ja nie mogę, totalna dezintegracja po prostu. Ja nawet nic nie widzę. Wszystko dobra, uciekam stąd. Ja mam klatki. To dobrze, jak masz klatki póki co. Ja tu szukam tej chaty, w sensie tego. Nie znajdziesz. Mówię do ciebie, że nie znajdziesz. No jak żeś tak schowała, no to na pewno nie znajdziesz. No wiesz, no nie, no... Co się zadziało? Ej, co jest z tymi FPS-ami po co prostu? Co się zadziało? A żeś się rozpadł. Nie, słuchajcie, ogólnie ten 800. Samochód... Ten samochód ma po prostu tyle elementów w środku, że on sam z siebie po prostu ma dobra, problemy. Dobra, już cię nie dotykam. No i tak sam się przewrócę, no co jest grane? Dlatego te paczki czasami tak nie docierają, albo docierają w takim innym stanie. No w innym. No zjaj! Obiecałam, że cię nie dotknę już, no to co ty robisz? I tak sam się przewracam. Jak mam tu przejechać, przepraszam bardzo. No musisz się... Pomogę ci. Nie, no to jest po prostu totalna porażka. Nie, słuchajcie, moi drodzy, myślę, że tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Ale nie znalazłeś! Ale nie, no patrz, tam co się ci jeszcze nie było! Prostu.
No już jadę po prostu, no jadę, no dobra. No tam cię jeszcze nie było, ja mówię, że tam nie było cię jeszcze. Co ty zrobiłaś? Nie wiem. Ej, tu jest, widzę go. Jadę na skróty, przez krzaki. Gdzie go widzisz? No właśnie. Tu go widzę. Chyba tego mówiłam, że jeszcze go nie znalazłeś. I teraz tym sobie powiedzmy, co kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa. Pa pa, do następnego. Dajcie znać, jak wam się podoba w ogóle to miasto. Miasto jest giga, czad. Fajne.